18 marca 1921 roku podpisano w Rydze traktat pokojowy, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką. Według szacunków za wschodnią granicą w sowieckim imperium pozostało około 1 200 000 Polaków. W latach 20. władze bolszewickie rozpoczęły realizację polityki tzw. korenizacji, która zakładała m.in. uwzględnienie narodowych kultur w procesie sowietyzacji społeczeństwa. Na Ukrainie zorganizowano polski rejon narodowościowy imienia Juliana Machlewskiego, natomiast na Białorusi imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Polskie rejony miały stanowić forpocztę przyszłej sowieckiej Polski. Polaków traktowano jednak jako element niepewny, potencjalną piątą kolumnę przed przewidywaną wojną Związku Sowieckiego z Polską i państwami Zachodu. Ostatecznie eksperyment z tworzeniem polskich rejonów autonomicznych zakończył się klęską. Polacy stawili opór zarówno wobec kolektywizacji, jak i ateizacji. Część niepokornych Polaków deportowano do Kazachstanu. W tym czasie Józef Stalin systematycznie wzmacniał swoją władzę. Chcąc ją ostatecznie ugruntować, postanowił pozbyć się reszty oponentów, zastraszyć i steroryzować społeczeństwo. Rozpoczęły się represje, zwane Wielkim Terrorem. 9 sierpnia 1937 roku Biuro Polityczne Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików podjęło decyzję o rozpoczęciu operacji polskiej. U podstaw działań stało założenie, iż każdy Polak może być uczestnikiem spisku Polskiej Organizacji Wojskowej, który miał przywrócić Polskę do granic 1772 roku. Dwa dni później, 11 sierpnia 1937 roku, na podstawie tajnego rozkazu nr 00485 Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS Mikołaja Jeżowa decyzję wprowadzono w życie. Według rozkazu aresztowaniom mieli podlegać domniemani działacze POW, polscy jeńcy wojenni, którzy pozostali w Związku Sowieckim, zbiegowie, emigranci i więźniowie polityczni z Polski, byli członkowie PPS i innych polskich antysowieckich stronnictw, działacze polskich rejonów narodowościowych podejrzewani o nacjonalizm. Wydany 15 sierpnia 1937 roku kolejny rozkaz Jeżowa, nr 00486. Po represjonowaniu członków rodzin zdrajców ojczyzny pokazał, że operacja NKWD została tak naprawdę wymierzona we wszystkich Polaków. Pod zarzutem m.in. szpiegostwa na rzecz Polski, oprócz Polaków, represjonowano również Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Żydów i przedstawicieli innych narodów zamieszkujących ZSRS. Zaplanowana na 3 miesiące operacja polska przedłużyła się do 14 miesięcy i 26 listopada 1938 roku ostatecznie zakończył ją rozkaz NKWD nr 00762. Operacja polska nie była jedyną operacją narodowościową, jednak była z nich największa i najbardziej krwawa. Wciąż nie znamy ostatecznej liczby osób represjonowanych. Według ustaleń rosyjskich badaczy, represje objęły co najmniej 139 835 osób, z czego 111 091 zamordowano strzałem w tył głowy, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach.